Polskie Radio Białystok. Witam, witam. Kończy się już pierwsza minuta tego spotkania. Ciekawostka tego spotkania i odniesienie do aktualnej sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą to stroje sędziów. Tomasz Musiał z Krakowa i jego asystenci w niebieskich koszulach, żółtych spodenkach i niebieskich gedrach. Kolorystyka oczywiście odnosi się w sposób jasny do barw Ukrainy. Co do Ukrainy, to ciekawa rzecz nastąpiła tutaj przed meczem. Bardzo długo zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało dzisiaj, kiedy naprzeciwko siebie jako kapitanowie obu drużyn staną Taras Romańczuk i Dominik Furman. Państwo doskonale pamiętają. Kilka sezonów temu doszło tutaj do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia. Otóż wymiana zdań pomiędzy Furmanem i Tarasem Romańczukiem doprowadziła do tego, że oczywiście chodziło o narodowość Tarasa, o jego pochodzenie. Wówczas Furman nazwał go, mówiąc wprost, banderowcem. Wtedy Taras Romańczuk powiedział, że już nigdy nie poda Furmanowi ręki. I tak rzeczywiście było w kolejnych meczach. Ale dziś, w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, wszystkie krzywdy zostały zapomniane. Ja myślę, że panowie sobie wcześniej to wyjaśnili przed meczem. I tutaj, jak Pan Bóg przykazał, można powiedzieć kapitanowi, Taras Romańczuk i Dominik Furman klepnęli sobie piątkę. Zresztą, jak przewrotny bywa los, przed tygodniem Dominik Furman, który nazwał Tarasa Romańczuka banderowcem, bardzo dziarsko prezentował flagę Ukrainy przed meczem Wisły Płock z Górnikiem Łęczna. Problemy techniczne niestety pojawiły nam się i problemy bardzo duże miała też Jagiellonia Białystok w piątej minucie spotkania. Straciła bramkę, dośrodkowanie w pole karne białostockiej drużyny. Z prawej strony tam był Marko Kolar. Wykorzystał nieporozumienie Michała Pazdana z bramkarzem Zlatanem Alomerowiciem, no i w tym momencie Jagiellonia przegrywa 0-1. Cóż powiedzieć, no życie, po prostu życie. Nam się tutaj technika zawiesiła, a Jagiellonia zawiesiła się w obronie. Ciekawa rzecz, drużynę z Płocka po raz pierwszy w tym sezonie prowadzi były gracz Jagiellonii Białystok, przesympatyczne chłopisko, mianowicie Paweł Stanio, słowacki trener, którego kibice Jagiellonii pamiętają tutaj na pewno bardzo dobrze, bo to było wybitnie sympatyczne, jak mówię, chłopisko, a jeszcze przy tym bardzo dobry zawodnik. Jagiellonia Białystok przegrywa z Wisłą Płock 0-1 i ta Wisła prezentuje się na razie dość solidnie, ale trzeba powiedzieć, że jest to specyficzna drużyna, nawet jak na naszą dziwną ligę. Oni punktów najwięcej zdobywają u siebie. Ledwie na wyjeździe w tym sezonie zdobyli raptem 4 oczka w 12 meczach. Jeden remis, jedno zwycięstwo i 10 porażek. No i byłoby głupio przegrać z taką drużyną, która na wyjeździe zwykle jest takim dobrym, świętym Mikołajem. Zobaczymy, jak Jaga się otrzęśnie z tej straty bramki. Nie potrafi Jagiellonia nic zrobić, jest, no nie chce się tego powtarzać zbyt często, bo to niewiele zmieni, nie wpłynie to na sytuację, ale bezzębna jest po prostu Jagiellonia, nie mamy kim atakować, to rozegranie w środku też szwankuje, cóż z tego, że dobrze biegamy, cóż z tego, że jesteśmy przygotowani, no nawet w polskiej lidze czasami trzeba jeszcze pograć w piłkę, nie tylko bieganiem. Tutaj się te mecze wygrywa, to oczywiście mówią trenerzy podstawa, no ale też nie można tutaj brać tego jak jakiegoś maratonu czy biegu na 3 km z przeszkodami, to jest ciągle jeszcze piłka nożna, w niej najważniejsze jest to co w sieci. Sytuacja w tabeli Jagiellonii jest dalece niekomfortowa, nie zła, nie tragiczna, broń Boże, ale niekomfortowa. Nie możemy sobie pozwalać na przegrywanie meczów na własnym stadionie, całym szacunkiem z drużynami pokroju Wisły Płock. Wisła to drużyna, która jest takim świętym Mikołajem w delegacji. To jest taka troszeczkę biuro podróży wesołych gości, którzy przyjeżdżają na dowolny stadion w Polsce z reguły i rozdają punkty. 12 do tej pory meczów w tym sezonie Płocczan na wyjeździe, 10 porażek. Remis i zwycięstwo, ale dzisiaj Wisła wygląda lepiej od Jagiellonii Białystok. Koniec pierwszej połowy. Słaby mecz w wykonaniu Jagiellonii. Przegrywamy 0-1 po bramce Marko Kolara w piątej minucie spotkania. Furman w pole karne. Oj, groźnie, Michalski Walomerowicza. Ależ to była sytuacja stuprocentowa dla Wisły Płock. Kolejna 50. minuta meczu. Kapitalnie rozegrany rzut rożny. No i instynktownie tę piłkę po prostu trafił Michalski w Alomerowicza i w ten sposób Alomerowicz zaliczył kolejną udaną interwencję. Byłaby bramka jak nic, gdyby nie on. Kolejny błąd Pazdana. Marko Kolar w pole karne do Walo. Walo zablokowany. Jeszcze przełożył piłkę. Broni Alomerowicz. Piłka u Cielemęckiego. Cielemęcki. Furman nie trafił w piłkę. Jeszcze Walo. Ale chaos w polu karnym Jagiellonii Białystok. Jakież to szczęście, że rywale tam pogubili się w tej sytuacji. Była wymarzona sytuacja dla Wisły na to, żeby zdobyć bramkę na 2-0. Groźnie. I broni Alomerowicz. Strzał kolejny Michalskiego. Ależ kolejna szansa Damiana Michalskiego, obroniona przez Alomerowicza. Wisła jest zdecydowanie lepsza, Wisła jest zdecydowanie groźniejsza. I kolejny atak Wiślaków sunie lewą stroną, znowu Christian Walo. Wracamy za nim, no pomylili się troszeczkę piłkarze z Płocka. Nie pamiętam takiego meczu pomiędzy Jagiellonią i Wisłą Płock, żeby Wisła była o tyle lepszym zespołem niż Jagiellonia.
To świadczy niestety o tym, jak zbudowany jest ten nasz zespół. To jest w tym momencie zespół na przetrwanie, na utrzymanie w lidze. Jak słyszę te zapewnienia o naszym potencjale, o tym, że mamy potencjał, że jak zagramy swoje, to będziemy to, czy śmo, czy tamto, to wszystko kupy się nie trzyma, przepraszam za wyrażenie. Jagiellonia jest drużyną słabą w tym momencie. No i musi patrzeć, żeby nie stracić kolejnej bramki. Może być rzut karny dla Jagi, zupełnie przypadkowy, no bo skoro Michał Pazdan w polu karnym dostał w głowę, no to chyba przecież sam się w nią nie uderzył. I teraz pytanie, czy da się to interpretować jak rzut karny dla Jagi, czy też absolutnie nie. No i rzeczywiście wygląda na to, że sędzia musiał podejść do monitora i to może być rzut karny dla Jagiellonii Białystok. Długo trwa to oglądanie sytuacji. Sędzia już jakby odszedł od monitora, a jeszcze do niego wraca. No i biegnie, a jak tak biegnie, to moim zdaniem pokaże na rzut karny. Sędzia bierze gwizdek do buzi, pokazuje, że nic nie ma. Gramy dalej. Będzie porażka Jagiellonii niestety. Chodziło o przerwanie serii remisów, ale przecież nie o takie przerwanie tutaj chodziło serii remisów. Chodziło o zdobycie 3 punktów. Wydawało się, że taki rywal jak Wisła Płock to wymarzony rywal do tego, żeby go u siebie pokonać, bo Wisła do tej pory, jak mówiłem, w 12 meczach na wyjeździe w tym sezonie zdobyła tylko 4 punkty. Cieszą się piłkarze z Płocka, cieszą się kibice z Płocka, a Jagiellonia przegrała 0-1. Bramka Marko Kolara w 5. minucie wyjaśniła, że się tak wyrażę, losy tego spotkania. Zła sytuacja Jagiellonii, za tydzień mecz w Poznaniu o 20, 19 marca, godzina 20, to będzie wielkie, wielkie wydarzenie dla kibiców w Poznaniu. Mecz stulecia Lecha. Akurat tak się złożyło, że wybrali sobie na mecz z Jagiellonią, żeby zagrać taki mecz stulecia. 40 tysięcy kibiców ma być na stadionie w Poznaniu. W tym grupa duża kibiców z Białegostoku. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Kiepskie nastroje powodą to optymizmu brak. Jagiellonia Białystok, Wisła Płock 0-1. Jerzy Kułakowski, dziękuję za uwagę.